Cześć, Darski, serdecznie w nowej serii Zagrajmy w De Bello Mundi. Tak, wracamy sobie do starożytności, tym razem w formie modyfikacji do Medieval 2. I no cóż, akurat w tego moda specjalnie nie grałam. No właściwie pograłam w niego tylko chwilę ostatnio, by sprawdzić, jak on działa. Tak więc, no cóż, będę w tej serii się też zapoznawała z tą modyfikacją. Jednakże z tego, co zobaczyłem już, nie jak ona się prezentuje przez te kilka chwil mojego grania, to podoba mi się, naprawdę fajnie zrobiona modyfikacja i myślę, że no cóż, będę się przy niej dobrze bawiła. W takim razie zacznijmy nową kampanię The Bell Mundi i mamy tutaj do wyboru trzy kampanie. Mamy pierwszą wojnę punicką, dużą kampanię full i light, i one różnią się przede wszystkim tutaj skryptami. Tutaj Punic War ma najmniej tych skryptów, bardzo mało, wręcz tutaj jeszcze jakieś dodatkowe opisy, no ale listę skryptów mam przede wszystkim tutaj, ich jest mało. Tutaj mamy pełną kampanię, która ma dużo różnych skryptów, naprawdę, no i przez to też kampanie są wolniejsze. Tury wolniej mijają. No i tutaj te same chyba właściwie opisy mamy. I prawdopodobnie tej pełnej kampanii sobie zagramy, choć to jest garnizon skrypt, którego ja po prostu nienawidzę w modelu Total Warów. Ale no cóż, zobaczymy, może nie będzie jakoś specjalnie upierdliwy, mi się też nie bardzo chciało szukać jakiegoś moda, żeby go zdjąć. Ani też nie chciało mi się samej grzebać w plikach gry, żeby go wyłączyć. Tak więc zagramy z tym Guardian Scriptem. Najwyżej, jeśli będzie bardzo upierdliwy, to kampania nie będzie jakoś specjalnie długa. No i mamy jeszcze kampanię zawierającą troszkę mniej skryptów. Tutaj testy z Guardian Script. No i cóż, tutaj może się przejrzeć, co właściwie zawiera ta kampania. No dobra, zagramy sobie na tej pełnej. Zobaczymy, jak będzie rozgrywka wyglądać. Tak więc next i tak, frakcji mamy dużo do wyboru, z tego względu też zrobiłam tam jakiś chyba tydzień temu dla was ankietę odnośnie tego, jaką frakcją miałabym zagrać, i takimi najbardziej popularnymi frakcjami były kolejno, znaczy nie kolejno, w sumie nie mówię tego kolejno jak to było punktowo, ale w każdym razie najpopularniejszymi frakcjami były Rzym, tutaj Grecy, Macedonia, Kartagina i Egipt, Ptolemeuszy. Tak więc Ptolemeuszy. Nigdy nie umiem wymawiać nazwy tej dynastii. Przepraszam. W każdym razie te frakcje były najpopularniejsze w ankiecie. I uznałem, że z tych frakcji zagram sobie właśnie tutaj Egipcjanami, ponieważ no, kampania nimi może być ciekawa. To jest tutaj oczywiście jedno z państw powstałych po rozpadzie Imperium Aleksandra. Tak więc mamy już tutaj helenistyczny Egipt w tym momencie. No i myślę, że kampania będzie nimi ciekawa. Tutaj naszym głównym wrogiem będzie oczywiście Imperium Seleucydów. Ogólnie tak, ta mapa wygląda dosyć dziwnie, ponieważ nie mamy tutaj na początku kampanii pokazane jego prawdziwego wyglądu świata, tylko mamy no, wyobrażenie, jak świat wyglądał przez ludzi z tamtych czasów, tak więc dlatego ta mapa jest taka zniekształcona i tak dziwnie to wygląda. No ale w każdym razie zagramy sobie Egipcjanami, oczywiście gramy na bardzo wysokim poziomie trudności. Nie będę śledzić tutaj ruchu komputera, bo i tak tury trochę zajmują, a jak jeszcze będę śledzenie, to jeszcze to się wydłuży. Oczywiście bez limitu czasu bitwy, zarządzamy osadami, bez porad i tutaj musimy zdobyć 80 regionów, w tym Tamechu. Okej, okay, miło, że nie ma narzuconego, jaką frakcję muszę pokonać, albo jakąś większą ilość regionów, jakie mam zająć, ponieważ ja tego za bardzo nie lubię. Ja wolę sobie sama decydować, co mam podbić,
a często jakiś wymóg, że na przykład podbij tą frakcję, no to ja wtedy muszę wypowiedzieć o jej wojnie, a ja lubię sobie, lubię zostawić się te frakcje często, lubię z nim jakieś tam sojusze próbować zawiązać i tak dalej. No dobrze, no to co, zaczynamy nową rozgrywkę Egiptem Ptolemeuszy. A intro ominę. Ogólnie nie wiem, jak za bardzo będzie z muzyką w tym modzie. Tutaj jak na razie myślę, że ją słychać dla was i mam nadzieję, że się YouTube do niej nie przyczepi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Jeśli będą jakieś problemy, to wtedy może spróbuję jakoś zmodować grę, żeby był soundtrack z Rome 1. Choć też tu słyszę utwory właśnie z Rome 1, tak więc... No cóż, w ogóle tutaj filmiki są z Romy. Akurat ten, tak, ten jest z Romy 1 filmik. To jest filmik z Romy 1. No ogólnie pierwszy Rom był dosyć zabawny, ponieważ tam... Tam zrobili Egi Faraonów w czasie, kiedy... znaczy Faraonów, Egi Faraonów. Chodzi mi o Egipt ten jeszcze starszy. W czasie, kiedy już w Egipcie rządziła dynastia grecka, tak więc... No ogólnie w Romie pierwszym było dużo błędów historycznych, właściwie cały się składał z błędów historycznych. Tutaj właśnie też mamy filmik z Romy pierwszego. No dobra, mniejsza o to. O, mamy duże terytorium, Aleksandria. Egipt jeszcze w ogóle nie odpalałem, od razu zaznaczam. Grałem sobie chwilę z Seleucydami oraz Macedonią, żeby sprawdzić, jak gra mi właśnie działa. Mamy Aleksandrię, mamy tutaj cały Nil właściwie, no prawie cały. Tutaj tereny Palestyny, Cypr i tutaj dwie prowincje w Azji mniejsze oraz tutaj tereny w Libii. Tak, w Libii? Dobrze mówię? Tak, Libia. Dobra, wrogowie jakieś mamy? Nie, mamy tylko za wrogów tutaj rebeliantów. Dobrze, czyli chwilę mam spokój. Seleucydzi też muszą się chwilę ogarnąć, zanim rzucą się do gardła. Tak więc, cóż, myślę, że w tym kierunku nie będę w ogóle szła, bo to nie ma sensu. Ogólnie mamy czarną mgłę wojny, czego ja za bardzo nie lubię, ale no dobra, uznajmy, że to jest tutaj uwarunkowane tym, że twórcy, kurczę, że w tamtym czasie nie bardzo wiedzieli, gdzie się poruszają często. Podczas dalszych podróży, ponieważ no, nawigacja nie była tak dobra w tamtych czasach, ale nie, ja nie lubię czarnej mgły wojny, naprawdę, denerwuje mnie to po prostu. No dobra, w każdym razie mamy Aleksandrię. Jak z naszymi dochodami, to jest najważniejsze. Dochody mamy ładne, bardzo ładne. Okej, okay. To jest akurat miły akcent w tym momencie i ja bym chciała zerknąć, gdzie mam jakichś agentów, bo bym chciała od razu wysłać ich do Seleucydów, żeby tam przeszpiegi zrobili. A, mam księżniczkę w Trypolitanii. Tutaj są Garamatowie. Kurde. W sumie no tak, tutaj są Garamatowie. Ja się zastanawiam, czy nie powinnam ich jednak podbić w miarę szybko. Ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj jeszcze ogólnie moim takim pierwszym planem było raczej podporządkowanie sobie tutaj może terenów albo Syrii, albo... Znaczy Syria tutaj jest. Albo tutaj Azji Mniejszej. Ogólnie wojna, może nawet, no wojna z Imperium Seleucydów, żeby ich stłamcić szybko. Tutaj mamy kapłana. Czy to jest filozof? No właśnie. To ty w takim razie idź tutaj, żeby nawracać. Mam tutaj tylko 50% kultury greckiej. Tutaj mamy kupca. No dobra, to ciebie przydałoby się do jakiegoś opłacalnego miejsca wysłać. Wow!
Okej. Okej. 475 na turę. Zajebiście. I chyba nie znajdę. Nie mam mowy, żebym znalazł coś bardziej pocelnego. Od tego. Dobra, ziomek. Odsunę dwa takie punkty. Okej. Dobra, idziesz tu. Handluj. Zbieraj dla mnie pieniądze. Dobra, dajesz mi ten dochód, świetnie. Koło tu dalej mamy. Tutaj mamy mordercę niedaleko Seleucydów. No to niech on idzie tutaj w okolice Damaszku. Damaszek należy do Seleucydów. Dobra. Szpiega mamy tutaj. No dobra. Przydałoby się zająć Rodos, ponieważ jest niczyje, podobnie Sardis. Tutaj są, tutaj jest Pond gdzieś i tutaj, chyba tutaj jeszcze Seleucydzi mają swoją prowincję. Ja bym zrobił zjazd od razu. Chcę odkryć sobie szybko mapę. Tak, tutaj Seleucydzi mają jedną prowincję. Tak? A, bo... Myślałem, że to są rebelianci, nie spojrzałem dokładnie na ten na znaczek, a to są Seleucydzi właśnie. Dobra, myślałem, że oni tutaj mają miasto. A tutaj mamy Bizancjum, Nikomedię. No dobra, to chyba tutaj na północ zaczyna ataku na Rodos, przydałaby mi się flota. Dobra, to ogarniemy na początek dalej agenci. Mamy dyplomatę. Będę starała się chwilę poczekać, zanim zacznę wojnę z Seleucydami, tak więc dyplomata by poszedł i zaczął z nimi handel. Tutaj. Nie wiem, sojusz ma ze Seleucydami, tak pójdziemy na opak. Ogólnie jest właśnie tutaj Ptolemeusze i Seleucydzi bardzo walczyli ze sobą. Często. Ale może tak pójść naprzeciw historii i... wziąć z nimi sojusz? Dobra, zacznijmy od handlu. Balans, dobra, może z... nie zgodzą się na sam handel. Dobra, zaakceptowali, to miło. A, i ktoś mi tutaj z agentów został jeszcze? Mam moją księżniczkę, właśnie chwila. Moja księżniczka. Tutaj jest. I księżniczkę bym wysłała do Greków. To idź tutaj. Ja tutaj już zlecę budowę jednego okrętu. Mam nadzieję, że mi go nie zatopią. Ja popłynę do Greków i spróbuję się z Grekami ziomkować. Zobaczymy, jak to będzie. A i tutaj w ogóle mam jeszcze wyrocznie. I wyrocznie tutaj też wpływa na... wpływa na kulturę, jak widać. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, ale nie bardzo wiem, do czego ona właściwie służy. Nie wiem, jak ktoś grał dłużej w The Bellum Mundi, to powiedzcie mi, jaka tutaj rola jest wyroczni. Tak właściwie, w tym modzie. No i dobra, tutaj może zmniejszyć podatki, bo buntują mi się. Tutaj w porządku. Chcę ogarnąć prowincje, które są zaniepokojona, na przykład tutaj zmniejszę podatki na trochę. Wiem, że to zmniejszy mi dochody, ale po prostu to lepiej niż jakby miałem się prowincję zbuntować. Tutaj jako, że chcę zająć tą wyspę Rodos, to będę potrzebował zabrać armię. Czy to mogę coś ze sobą tego werbować? Oddziały falangi. Dwa. Ci jeszcze jakoś wyglądają, ale ci to są słabi dosyć. Mogę o szczepniku. Nie, przepraszam, nie o szczepniku, to są ci procarze. Łuczników. Tutaj mamy o szczepników i łuczników. I o kawalerii. Tutaj to samo. Przydałoby się coś lepszego. Dobra, to może zanim zacznę budować wojsko. W ogóle nie mam tu generałów, prawda? A
A nie, mam tutaj generała, świetnie. Właśnie, gdzie jeszcze jest pytanie jeszcze, gdzie są moi przywódcy? Przywódca Regetes jest w Aleksandrii, jego następca jest w Krene. Krene się buntowało, więc nie jesteś dobrym zarządcą. Przynajmniej na to wygląda. Jeszcze drzewko rodzinki bym zerknęła. To jest mało rozbudowane. No dobra. I jako, że mnie czeka prawdopodobnie wojna z tutaj Sousetami, to będę chciała wzmocnić prowincję przygraniczną. Ale dobra, najpierw budynki do hajsu jakieś. Rozwinąć musimy sobie terytorium. W ogóle budynków jest groma. Tak, budynków jest tyle. Jeszcze ten miły Romo jedynkowy podział na świątynię. W ogóle tutaj sporo wyglądów budynków jest z Romy jedynki, więc... nie wiem, jakoś to zawsze miłe takie smaczki dla mnie są też. Zwiększenie produkcji żywności. Zwiększenie rozwoju. Tutaj zwiększy mi to handel. Tutaj handluję z Rosdam, więc w sumie przydałby mi się na początek ten bazar, żeby zwiększyć dochody. I to wyczerpie wszystkie moje pieniądze na tą turę. No dobra. W takim razie cóż, chyba koniec. Chwilę zejdzie, zanim będę mogła coś zaatakować tak naprawdę. Mam dosyć spory garnizon w miastach, ale też mam dosyć spore niepokoi. Tutaj właśnie tylko jest pokój. W miarę tak, więc w sumie bym przerzuciła tutaj część jednostek do Jerozolem. No i w Aleksandrii jest w miarę spokój. Dochody ma w miarę ok. Dobra, skończmy turę i zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Będę musiała wysłać tutaj mojego dyplomatę, by jeszcze zawiązał tutaj handel z Pontem. No a potem będę dalej starała się jakieś tam stosunki zawiązać z Macedończykami, z Grekami. Może do Rzymu wyślę dyplomatę, żeby handlować z nimi. Oj, z Kartaginą by się przydał handel. To na pewno. Dobra, przynajmniej na razie te tury aż tak długo nie mijają. I mamy... Nie, to jest odpowiedni mąż. Nie, ja nie chcę. Ja chcę... Zajmij się do rebeliantów. Kurde, on... Nie wiem, czy mi się opłaca tam iść. Anyway... Ship's ready! Your Majesty? Z nim możemy handel w sumie. Zapomniałam. I informacje o mapie też się przydadzą. Okej, zgodzili się. Aha. I Garamatowie mają jedną wioskę. Tutaj. Tak? Tak. No dobra. W takim razie, ta księżniczka idzie tu. I księżniczka będzie płynęła w kierunku Grecji. No śmieszne, że tutaj jak wybieram ten stateczek, to nie wykrywa tutaj Krety, a ten wykrywa. No dobra, podpójmy tu zwiadowczo. No i tu mamy Greków od razu, świetnie. Tak więc... przerzucamy tutaj. Dobra. No i tutaj już zacznę z Grekami rozmawiać za turę. Z Grekami chcemy sojusz. Ja lubię Greków, ja chcę mieć z nimi sojusz. Dobra, gdzie mój dyplomata? Tutaj jest. W takim razie ty idziesz do Pontu i do Armenii. Do Pontu i do Armenii. To jest najważniejsze, żeby z nimi też zawiążę jakieś stosunki handlowe. Tylko muszę znaleźć miasto.
Dobra, idziemy dalej. Nim. Tutaj widzę, że się podniosło zadowolenie troszkę. Świetnie, mogę podnieść podatki. Tutaj tak samo. Nie chcę jechać na tych niskich podatkach jednak, bo widzę, że mam wszędzie spadek ludności, co mnie martwi. Gdzieś w ogóle mam na plusie ludność? Tak, tutaj. A w ogóle, które miasto ja mam utrzymać? A, Aleksandria. Po prostu. A, bo na nowej prowincji to jest Tamehu. No dobra. Porządku. Tutaj dalej robisz zwiad. Musisz znaleźć Pontyjczyków. Tutaj jest Sinop. Tu są Pontyjscy rebelianci. Tutaj mamy Trockiego. No, kupca. Brakuje mi słowa. I jeszcze ogólnie. Rabbi. Chwila, muszę zajebać Rabiego, bo mi będzie. Nie mogę. Czemu? Dobra, nieważne. Przyda mi się kolejny tutaj kupiec. Zwerbujemy go. No i jeszcze jeden szpieg też będzie przydatny. No i dalej rozwój. To co tutaj... Helika Nassos trzeba rozwinąć i tutaj... Przydałyby mi się w sumie budynki do rozwoju. Tak po prawdzie. No, a tutaj jest. Już na tym poziomie rozwinięty. Coś jeszcze, co mi da rozwój, no to jest większe mi szczęście, co w sumie też powinno wpłynąć na rozwój miasta. Na razie jest minus 0,5. Zwiększenie zdrowia. Tak, znowu te zajebiste kopalnie. Kopalnia kosztuje 3200, da mi 180 na turę. Opłacalne, cholera. Dobra, kostawimy chyba kolejny bazar, tak myślę tutaj. Na razie będę w to inwestowała. Tutaj chyba tak samo. Tak, też nie to. Też omniemy sobie bazar. No i tak by na razie rozwijały, zwiększyć sobie dochody. Mam najsilniejszą, najbardziej rozwiniętą frakcję, jak miło. Jak w ogóle wygląda tutaj ogólnie? Militarnie jesteśmy pierwsi, w produkcji jesteśmy pierwsi, w finansach trzeci, najmocniejsi są Seleucydzi, w populacji pierwsi i ogólnie pierwsi. Spadamy, ponieważ populacja spada. A będę musiał to szybko naprawić, żeby miasta nie wymarły też. Dobra, to ja mam na plusie. I tu. Tutaj może zejdę na te niskie podatki jednak. Żeby przynajmniej mi spadało zadowolenie, to będzie miłe. Znaczy nie zadowolenie, tylko ludność. Żeby nie zmieszała się w sumie. No, w sumie powinna sobie chwilę udarować jeszcze te budynki do hajsu i najpierw pobudować do zadowolenia. No ale okej, dobra, tutaj mój stateczek przesunięty, dyplomata też. Dobra, koniec. Bardzo spokojny będzie ten początek, ponieważ ja muszę ogarnąć moje państwo, które dosyć, choć bogate, jest strasznie wyniszczone. Kuszyci chcą handlu i dają mi informacje o mapie. No dobra. Chętnie.
Dobra, jeśli później będę te tury jeszcze więcej zajmować, to będę starał się je przyspieszyć albo coś. Kandydat do adopcji. Jesteś spoko generalnie, dobra, biorę cię. Eventy tego roku, wydarzenia w tym roku. Dobra, tutaj takie informacje ogólne ze świata. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może to sobie przeczytać. Najsilniejsza frakcja Seluzji. Zostaliśmy wybici. No. Powinna zacząć podbijać szybko coś. I tutaj ponaprawiać te wszędzie właśnie rozwój. Tylko że budynki do rozwoju już mam. Zbudowane, a dalej mam na minusie rozwój, więc powinnam. Chyba te świątynie będę musiał rozwijać. Tylko bym chciał zerknąć właśnie tak i... No dobra. Znaczy najpierw mi to wyzeruje. Ale tutaj już mam metropolię, tak więc spokojnie rozbuduję to na ten poziom i będę miała jakoś 1,5 na plusie. Dobra, to budujemy tutaj w takim razie świątynie do rozwoju, póki co. To będą te, tak? Tak. No i tutaj tak samo. Chyba, że gdzie będę mogła pola zbudować. Ogólnie tych budynków jest dużo, muszę jeszcze się w nich zorientować lepiej. Dobra, budujemy świątynię wszędzie tej Isis. Też mam inną. Dobra, tak tu już mam inną, to może nie będę jej niszczyła. Za to mogę to... Jeju, to jest minus do rozwoju minus 6%. To miasto się wyludnia błyskawicznie, to jest 10 tysięcy ludności. Tu 100 tysięcy. Dobra, to próbujemy to naprawić w takim razie. Czy ja potem będę mogła to jakoś specjalnie rozbudować tutaj? Musiałbym zerknąć, to będą... Aha, nie widzę dalej. No dobra. Dobra, budujemy to w takim razie. Muszę ponaprawiać ten rozwój miast, bo to... Potem mnie to zaboli. Jak mi się miasta wyludną. Wyludnie. Mogę to zbudować wielkie piramidy. W ogóle jak tutaj... Dobra, kultura helańska się rozwija powoli. To ja w takim razie też tą świątynię rąbnę tutaj. No i tak samo, wszędzie będzie świątynię Isis. To jest spokojnie z rozwojem, tutaj... Pierwsze nawrócimy sobie miasto w ten sposób, a po drugie... Naprawimy rozwój, to jest świątynia Anubisa. Czy to mi daje bonus do nawracania na moją kulturę? Raczej nie. Ale mogę to budować. Dobra, coś do rozwoju potrzebuję, cokolwiek. Library. Dobra, robimy to w takim razie Odeon, może to poprawi trochę. Tutaj tak samo. Jej, to jest minus...
Trzeba to naprawić wszędzie. Bo mi się miasta wyludnią i to błyskawicznie. Dobra, widzę, że tutaj właśnie dużym problemem jest wyludnianie się miast. U Egipcjan. Przy okazji ponawracamy sobie kulturowo, to też było... No póki co kulturę mam tak kiepsko. Tutaj mamy na plusie rozwój 0,5. W takim razie chwilowo mogę sobie odpuścić budowanie świątyni, mogę coś innego postawić. Na przykład zbudować tutaj market, co mi zwiększy handel, albo... Dobra, do rozwoju nie. Dobra, zbuduję market, a potem drogi tutaj. W takim razie. No i w sumie przydałoby się to zająć, tak mi proponuje gra, żebym to zajęła. Gdzie jest mój szpieg? Mój szpieg jest tutaj gdzieś był, tak więc potrzebuję nowego. Dajcie mi szpiega i ja chcę zobaczyć, co oni tutaj mają i zacznę zbierać siły na nich i powiedzmy, że mój nowo adaptowany tutaj dowódca zajmie się zdobyciem tamtego miejsca. I tak, kawalerię, traska kawaleria. Plumblejscy... Aha, zrobiłem save'a przypadkowo. Dobra, możecie wyjść stąd? Możecie. Dobra, idziecie tu w takim razie. Potem jeszcze dowerbuję jakieś dupu jednostki tutaj. I z tym postaram się zdobyć to, bo ile mam to czasu? 14 tur jeszcze zdobędę jednostki. Super, ale będę miała też miasto, tak więc w porządku. Tutaj widzę, że Kreta jest niezajęta. Grecy zaś zajmują tutaj Ateny. Sparty jeszcze nie zajęli. Ogólnie Grecy startują tutaj z Koryntem. No dobra, weźmy tu do nich. Ja bym chciała pogadać. Nie mogę załatwić z wami sobie mariażu, ale handel, informacje o mapie, sojusz. Zapomniałem wyciszyć telefonu. Przepraszam. dobra. Dobra, sojusz z Grekami na start. Mi to bardzo na rękę jest. Generus, coś jeszcze nie chce? Nie. Sojusz, handel, informacja, mapy, make offer. Teraz sobie pogadamy, jak widzę. Balans, dobra, wiecie co, ja mogę wam za to... Ja chcę wasze informacje o mapie, tak więc ja mogę wam lekko zapłacić. Prawie pieniędzy nie mam. Zgodzą się. Dobra, jak się to zwiecha podczas dyplomacji, to znacznie częściej się zgadzają. Odkryta statua Zeusa w Olimpii. I sojusz z Grekami. Dobra, bardzo miło. Właśnie do tego dążyłem, do sojuszu z Grecją. Tak więc moja księżniczka idzie dalej tutaj do Macedonii. Następnie dużo z nim pogadamy. A mój tutaj dyplomata idzie do Pontyjczyków. I z Pontyjczykami chcę handel, informacje o mapie i informacje o mapie. Dobra, świetnie. Chcę po prostu jak najszybciej sobie usunąć tą mgłę wojny, dlatego tak mi zależy, żeby dawali mi informacje o mowie. Dobra, idziesz tutaj i tutaj są Armeńczycy. No właśnie, to będę chciał z nim pogadać też. No i dobrze. Tutaj widzę, że mam jakąś flotę piratów. Będzie trzeba ją zlikwidować. Papa. Jednego ziomka straciłam. Dobra, wróćcie tu sobie na razie. No i cóż, dobra, powoli sobie rozwijam miasta, tak więc w porządku. Tutaj moi idą. Dobra,
takim razie myślę, że mogę zakończyć turę w tym momencie. Jej tutaj typek od Garmatia mi przybył. Jaką oni mają kulturę ogólnie? Chciałbym wiedzieć. Kulturę tutaj mają nomadik, okej. Okay. No to kurde, ej, weź mnie nie denerwuj swoją obecnością, naprawdę, bo ja tu mam w miarę ładnie nawrócone miasto, 72% tutaj mam moich ziomków, tak więc spadaj, że tak powiem. W ogóle czy mogę gdzieś werbować jeszcze kapłanów, znaczy filozofów, bo tutaj są filozofowie właśnie do szerzenia kultury? Nie, nie mogę. Co ja muszę zrobić, by ich werbować? To ja nie wiem. A, potrzebuję po prostu pierwszego poziomu świątyni. No dobra, czyli za turę będę mogła. Świetnie. Dobra, w takim razie cyknijmy koniec tury. I jak tura przeleci, to zakończę ten pierwszy odcinek. Zaś następnym prawdopodobnie uderzymy sobie na tą wioskę, na którą mam questa, żeby ją zdobyć. Tylko zbiorę siły. A, wydarzenia tego roku? No dobra, tego nie będę specjalnie czytała. Tutaj bardziej dla tych, którzy są zainteresowani tym, to będę tak to przewijała. Najbardziej rozwinięta frakcja znowu my. Ogólnie musimy dogonić Seleucydów. Dobra, tutaj pobudowane budynki, świetnie. I agent zrekrutowany, którego to od razu sobie wyślę tutaj na te tereny, by zobaczył. A to jest biedna wioska, i to tak serio biedna wioska. No dobra. Populacja, jeju, ona jest biedna. Przychód 320. Tutaj 2000 jej. Po co ja to ma zajmować? Żeby zdobyć jednostki. W sumie niepotrzebne mi to miasto tak naprawdę. Bardzo to dużo bardziej interesujące jest Rodos. No dobra. Zostawmy to na razie. Trochę mi dochód chyba spadł. No ale trudno. Dobra, w takim razie w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I mam też nadzieję, że nowa seria przypadnie do gustu. Tak więc cóż, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z The Bello Mundi. Popatki, trzymajcie się, cześć.